445. Paragraf 1. Przeznacza się środki w kwocie 6300 zł z rezerwy zadań priorytetowych na następujące zadania. Klub Kultury Przegorzały, współfinansowanie działalności za rolę słonecznych 800 zł. Szkoła Podstawowa nr 48. Montaż furtek oraz remont istniejącego ogrodzenia 5500 zł. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Ja bym tak mało tutaj przedłużały dostał. Proszę furtkę. Czemu więcej by... Szanowni Państwo, no o tyle zawnioskowałem, ja nawet pytałem Pani kierowniczki, czy nie trzeba 1000 na przykład, że nie brakuje. Powiedziała, że nie, bo jest dowiedziała się, że w firmie tyle kosztują to, co potrzebuje. Znaczy te rolety, które potrzebują. Firma jest... No nie, no proszę Państwa, te rolety nie są na takie drogie. To jest jakaś strona w klubie, która się szczególnie nagrzewa, podobno jak słońce świeci i zależy bardzo. Szkoła podstawowa to jest na wniosek Rady Rodziców Szkoły 48 i Pana Dyrektora. No i po prostu dzieci z przedszkola uciekają z wojska, mówiąc wprost. No i trzeba to ogrodzenie i te furtki tak zamknąć, żeby one nie rozbiegały się i nie uciekały na ulicę. No i po kosztowie się zrobiony przez Filip Kaczor, proszę o ciszę. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy dopisali do tej uchwały, tutaj w tym punkcie pierwszym, oprócz zakupu rolet, to dopisać wraz z montażem. Bo ostatnio kluby kultury robią takie coś, że kupują same materiały, inna firma montuje te rzeczy, później gwarancja się rozmywa, bo nie wiadomo, czy się materiał zepsuł, czy może robocizna jest zła. To jest możliwe. 800 zł. Bardzo mała roleta, bardzo mała. Ale to zwróćmy uwagę, bo to samo było w klubie kultury Chełm. Szanowni Państwo, czy były materiały, jako poprawkę redakcyjną, dlatego że faktycznie jest to zasadne, że zakup rolet wraz z montażem, tak? Zakup wraz z montażem rolet przeciwsłonecznych. W ogóle jest tak. Czemu tak 400 mała dostała? Znaczy, czy to jest poważne pytanie, czy rzucone tak, że są sobie pogadali? Nie, poważnie pytam, bo czy to jest pytanie konkretne? Znaczy nie, no bo... Ja mówiłem, trzeba słuchać, ponieważ taki został dokonany kosztowiec przez zero tego zadania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem dobrze, uchwała została przyjęta.